Zaraziłem się tym w telewizji, oglądałem to od małego już i chciałem zacząć trenować sporty walki tak naprawdę jak miałem około 12 lat, z tym, że pamiętam była sekcja jakaś, zadzwoniłem i powiedzieli mi, że jestem za młody, dopiero zacząłem jak miałem 15 lat. Przygoda trwa do dzisiaj, będzie trwała. To jest coś, co robię po prostu dzięki czemu spełniam się, dzięki czemu żyję, dzięki czemu jestem zadowolony z życia, prawda? Każdy chciałby robić to, co lubi i ja to robię, mam takie szczęście i jestem z tego bardzo zadowolony. Ze stoczonych 108 pojedynków wygrałem 81. Jest szanowany na całym świecie. Uczęszcza na zajęcia tutaj do nas, prowadzi zajęcia u siebie w Bydgoszczy, mało tego, jeździ się doszkalać za granicę. Sam trenuję wieczorami z grupą, prowadzę zajęcia. No, treningi są popołudniami, jak się ma swoje hobby, coś chce po południu zrobić, to zawsze czas znajdzie, prawda? Jak człowiek sobie pokłada dobrze ten czas, to naprawdę będzie go nam wszystko, będzie go starczało. Mam czas, żeby iść z dziewczyną do kina, żeby wyjść z nią na kolację. Bardzo lubię rywalizację sportową. Jadę nad morze w lato, to gram w siatkówkę, w zimę jeżdżę na nartach. A oprócz tego hodowanie rybek. Ostatnio bardzo bawię się w akwarystę, bardzo mnie to uspokaja, jest to bardzo fajne dla mnie. Dieta to jest jak najbardziej, u mnie z tym problem jest, bo jestem bardzo zapalonym też, jeżeli chodzi o kulinaria. Człowiekiem bardzo lubię dobrze zjeść fast foody. Obserwowałem wyniki, tak. Na bieżąco w miarę byłem. Bardziej moja dziewczyna to śledziła i mnie informowała. Rodzina, dziewczyna, przyjaciele, wszyscy tutaj, którzy znam, cały mój klub Hunter Gym, no w sumie w tym towarzystwie zawsze się wracam, to oni mogli głosować. Takie moje zaskoczenie, bo pierwszy raz biorę udział w takim plebiscycie. Jakieś tam fajna przygoda nowa, coś fajnego, nowe doświadczenie zawsze, no okej. Okay. Największy sukces przyjdzie, mam nadzieję, że będę zawodowym mistrzem świata w K1. To jest moim marzeniem, mam nadzieję, że to będzie mój największy sukces. I trzeba te schodki kariery pokonywać i wygrywać te kolejne walki. Mało tego, że jest niesamowicie dobrym zawodnikiem, to jeszcze bardzo sympatycznym kolegą rozrywkowym, że można konie z nim kraść.